Jedziemy z delegacją archidiecezji warszawskiej po odebrać symbole z diecezji lubelskiej, krzyż i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki Światowych Dni Młodzieży, krzyż i ikona Salus Populi Romani, po której jedziemy, będą peregrynowały po naszej diecezji. A co Cię zachęciło do tego, żeby wziąć udział w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży? Chyba najbardziej zachęciło mnie to, że byłam na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie w 2011 roku. I tak jak sobie wspominam to, co się tam wydarzyło, różne historie, to bardzo chciałabym to przeżyć jeszcze raz. A też to, że Światowe Dni Młodzieży w tym roku odbywają się w Polsce, to jest dla nas takie olbrzymie wyróżnienie i duże błogosławieństwo, więc no, ja się bardzo cieszę, że biorę udział w tym. Jakich owoców spodziewa się ksiądz po peregrynacji Światowych Dni Młodzieży w naszej archidiecezji? No, starałem się o tym powiedzieć w homilii, o którą mnie organizatorzy prosili. Mianowicie mówiłem o trzech owocach. Pierwszy owoc to jest takie pogłębienie przekonania, że tylko w Panu Jezusie mamy ratunek życiowy. Rozumiany jako zbawienie, jako pokonanie największego wroga człowieka i Pana Boga, czyli szatana. Tylko w Jezusie Chrystusie możemy pokonywać nasze słabości i grzech. Drugi owoc to jest odkrycie na nowo i przeżycie wielkiej roli Kościoła, wspólnoty wiary, wspólnoty sióstr i braci wierzących aktywnie, w których życiu wiara przejawia się przede wszystkim w czynach miłości, na to się ustawicznie nawracamy. No i trzecia kwestia trzeci owoc, o którym mówiłem, to jest Matka Najświętsza i jej rola, wielka rola Maryi w nawiązaniu, jak to powiedziałem i powtarzam teraz, takiego intymnego kontaktu, takiej osobistej, bardzo głębokiej, czułej relacji z Panem Jezusem na modłę relacji matki do syna i syna do matki. Prawda? Ja wierzę, że tak. To też jest bardzo istotne i bardzo ważne, prawda? Żebyśmy nie ograniczali wiary naszej do przeżycia intelektualnego jakiegoś, do wiedzy, tym bardziej do jakiejś ideologii, prawda? Ale byśmy pogłębiali osobistą i osobową relację z Panem Jezusem, prawda? Chcieli Go poznawać, zaprzyjaźnić się z Nim, pokochać Go i na co dzień z Nim żyć. Gdyby to były owoce naszego nawiedzenia, To by były piękne i głębokie owoce, których w moim przekonaniu osobistym bardzo każdy z nas potrzebuje. Bracia i siostry, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, żeby świat potępić, ale posłał po to, żeby ten świat przez Niego był zbawiony. I to zbawiony w pokoju, w pokorze i w miłości, i w posłuszeństwie. I to jest chwała Chrystusa ukrzyżowanego.
pokorne wypełnienie woli Ojca. Niech mi się stanie według Twego słowa. Drodzy bracia i siostry, to jest znak naszego zbawienia. Obok jest ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Dlaczego ten obraz? Ano, kiedy patrzymy na te dwa znaki, przychodzi znany tekst z Ewangelii Świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego i uczeń, którego miłował. Jest krzyż. To jest znak Chrystusa. Znak śmierci Chrystusa. Jest Matka stojąca pod krzyżem. Pytanie, gdzie jest uczeń? Każdy z nas jest uczeń. Niezależnie od tego, kim jest. Czy z księdzem, siostrą, zakonną. Młodym człowiekiem, starym człowiekiem. Jest krzyż, jest Maryja. I są uczniowie. Jest pytanie. Czy rzeczywiście Ty bierzesz Maryję do siebie? Czy przyjmujesz ją jako swoją matkę? Bo nikt inny jak Maryja uczy człowieka, co znaczy wierzyć całym życiem. O czym dziś młodzi mogą powiedzieć Jezusowi przy krzyżu? Ja myślę, że w pierwszym momencie, w takim odruchu, to cisną się na usta słowa Jana, Jakuba z Ewangelii dzisiejszej: Panie, chcemy być po prawej, po lewej stronie. Ale jeśli człowiek się pod tym krzyżem zatrzyma, zacznie się modlić, przeżywać tę swoją tajemnicę życia też w kontekście Jezusa Chrystusa, to zaczyna dojrzewać. Też widzi, że no właśnie, chrześcijaństwo polega na służbie, też odkrywaniu tego, że przyjmuje też to, co trudne w moim życiu. Młody człowiek, myślę, każdy z nas ma dużo problemów z tym. Ale jeżeli trwam przy Bogu, no to On mi pomaga dojrzeć, odkryć tajemnicę życia, tak, która z Jezusem prowadzi nieraz przez Golgotę, aż po zmartwychwstanie właśnie. Wiarę w sercu miej, Bóg ocali Cię. Wiarę w sercu miej, Bóg ocali Cię. Napełnieni Duchem Świętym, znieśmy chwały pieśń. Bóg jest Ojcem miłosiernym, Jemu chwała, cześć. Czym są dla Ciebie znaki Światowych Dni Młodzieży? No to jest symbol Światowych Dni Młodzieży. Takie preludium, żeby się przygotować do Dni Młodzieży. Moment, żeby się zatrzymać, zastanowić i wiedzieć, co się będzie działo w lipcu. Wiarę w
symbole Światowych Dni Młodzieży przyszły akurat tutaj na Plac Piłsudskiego? Ponieważ Krzyż Światowych Dni Młodzieży, ikona Matki Bożej Salus Populi Romani zostały wręczone młodym przez papieża Jana Pawła II. W Warszawie mamy kilka miejsc, w których obecność Jana Pawła II wywarła ogromne znaczenie dla historii naszej ojczyzny i naszego miasta. I stąd przychodzimy tutaj z młodymi, aby przy Krzyżu Papieskim, który kilka lat temu stanął na Placu Piłsudskiego, aby tu modlić się razem z krzyżem, który młodym wręczył Jan Paweł II. Wyglądają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży u Was w parafii? Myślę, że jak w każdej parafii skupiamy się na kilku ważnych kwestiach, zarówno na tym, żeby przygotować siebie do Światowych Dni Młodzieży, czyli zapewnić sobie odpowiedni rozwój duchowy, jak i żeby przygotować to bardzo dobrze organizacyjnie, czyli zastanawiamy się, ile potrzebujemy rodzin, które przyjmą pielgrzymów, co musimy zapewnić pielgrzymom, co te rodziny będą musiały zapewnić pielgrzymom. Zastanawiamy się, jak sprawić, żeby komunikacja między nami a między rodzinami była jak najlepsza. Później również staramy się zachęcić jak największą ilość parafian, żeby się dowiedzieli jak najwięcej na temat Światowych Dni Młodzieży. To znaczy organizujemy coś takiego na przykład jak kawiarenka niedzielna, co pozwala po prostu ludziom przyjść i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało, czym są dni w diecezjach, czy będzie docelowe spotkanie z papieżem w Krakowie i po prostu jak chociażby się zapisać, jak pojechać. Ikona i krzyż były przewiezione do sióstr Szarytek na Tamkę. I tam w klasztorze u sióstr Szarytek na spotkanie przyszli młodzi ludzie z gimnazjów okolicznych i też z tych wspólnot, które prowadzą siostry przy swoim domu. Oczywiście też były zgromadzone bardzo licznie siostry. Były też siostry, które są bardzo schorowane, cierpiące. I wzruszającym takim momentem było dla wszystkich, zwłaszcza dla tych młodych ludzi, młodych gimnazjalistów, pełnych werwy, życia, którzy byli w tej kaplicy klasztornej. Bardzo wzruszający był moment, kiedy kwiaty pod krzyżem Światowych Dni Młodzieży złożyła razem z przełożoną najstarsza siostra zakonna, właśnie Szarytka, która jest w tym domu, ma 104 lata. I przejmujące były te wszystkie słowa, które powiedziała, że całe swoje życie, całe swoje cierpienie, całą swoją modlitwę ofiaruje właśnie w intencji Światowych Dni Młodzieży. Franciszek ma wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, zwanej Salus Populi Romani, co znaczy ocalenie ludu rzymskiego. Dzień przed każdym wjazdem zagranicznym i zaraz po powrocie udaje się do Bazyliki Matki Bożej Większej, żeby modlić się przed jej wizerunkiem i powierzać jej osobę, które spotka w czasie podróży, a potem przedstawiać jej także ich intencje modlitewne. W 1984 roku, ponad 30 lat temu, papież Jan Paweł II
święty Jan Paweł II. Drzewo tego krzyża przekazał młodzieży świata na zakończenie roku odkupienia. Dzisiaj tamta młodzież jest już po 50. Ma już pół wieku i już młodymi nie są. Ale ten krzyż od tamtej pory nieustannie przez ponad 30 lat idzie przez wszystkie kontynenty, przez wszystkie państwa. Bywa w różnych miejscach i tam, gdzie jest chciany i tam, gdzie jest niechciany. Jest tam, gdzie jest bogato, gdzie jest przepych, ale jest również tam, gdzie jest skrajna bieda. Jest tam, gdzie jest miłość, ale jest też tam, gdzie jest nienawiść. A to jest krzyż Chrystusa. I wręczając młodym ten krzyż, Jan Paweł II powiedział, aby młodzi zanieśli Chrystusa na krańce świata. Mamy zanieść w tym znaku, mamy zanieść Chrystusa, nie drzewo na jakąś pamiątkę, ale w tym znaku mamy nieść Chrystusa. Mamy nieść Chrystusa drugiemu człowiekowi i sami mamy dawać świadectwo naszej wiary. Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w parafiach to okazja do tego, aby młodzież nieco zamanifestowała swoją wiarę, pokazała wiarę, która jest radosna, która jest młoda duchem, która jest świeża, która nie jest schematyczna albo stereotypowa. To okazja do tego, żeby pokazać swoją modlitwą, swoim życiem największe odkrycie katolika, że wiara i życie mogą się ze sobą uzupełniać, że to nie muszą być dwa ekstrema, które się wzajemnie od siebie oddalają, ale to mogą być dwie rzeczywistości, które świetnie do siebie pasują i do tego zachęca nas Jezus. Znieśmy chwały pieśń, Bóg jest Ojcem miłosiernym, Jemu chwała, cześć. Jezusowi Chrystusowi, który zmartwychwstał. Uwielbienie, nasza miłość, nawrócenia zna. Niektórzy już słyszeli, kiedy zapraszałem ich, aby przybyli na dzisiejsze uroczystości. O młodym człowieku, niewidomym człowieku, który szedł krakowskim przedmieściem w minionym tygodniu zupełnie w przeciwnym kierunku niż nasza procesja. Szedł spokojnie, ale szedł zdecydowanie pewnie załatwiać jakieś swoje codzienne sprawy. Kiedy usłyszał przechodzących młodych i śpiewających, zaczął wołać, pytając, co to jest za uroczystość, co to za wydarzenie. A młodzi wolontariusze, niektórzy tu dziś są, którzy towarzyszyli temu momentowi. Mówili, że niesiemy krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikonę Matki Bożej. A on zapytał znowu podniesionym tonem, czy mogę nieść ten krzyż? I dołączył się szybko do grona młodych, biorąc ramię krzyża w swoją dłoń. W drugiej miał laskę osoby niewidomej, ciemne okulary na twarzy i szedł dumnie, niosąc ten krzyż. Czy mogę nieść ten krzyż? Zadałeś sobie, bracie i siostro, to pytanie? Czy możesz nieść ten krzyż? Chciałbym się zapytać inaczej. Czy chcesz nieść ten krzyż?
wielkie dzieło Boga to jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bez którego nie wolno nam mówić o krzyżu. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To właśnie dlatego u początków Światowych Dni Młodzieży krzyż to wielkie dzieło Boga uobecniane w każdej Eucharystii. Spotkanie z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. To dlatego u początku Światowych Dni Młodzieży, a można w pewnym sensie powiedzieć nawet nieco przed, stanął krzyż. Wtedy, kiedy święty Jan Paweł II miał już w swojej pamięci i w swojej wyobraźni Światowe Dni Młodzieży, był rok 1983, rok święty, 1950 lat od śmierci krzyżowej Chrystusa. W czasie tego roku, aż do roku 1984, młodzież przyniosła do Bazyliki świętego Piotra krzyż, który potem, po zakończeniu roku świętego, został dany i wręczony i zadany młodzieży całego świata przez świętego papieża Jana Pawła II. Ojciec idzie razem z synem, Bogu składa cześć. Gdzie jest wiara wbrew nadziei, tam jest życie. Dla mnie największą wartością tych symboli jest to, że miałam świadomość, przez ile rąk one przeszły i to, jak wiele osób się przy nich modliło. I że to, tak jakby czułam, że zresztą na tym krzyżu bardzo widać, że on dużo przeszedł, on po prostu ma wiele śladów takich i dla mnie to było bardzo cenne, że można było jakby odczuć to, że bardzo dużo osób przy nim. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, mówimy to z doświadczenia naszej archidiecezji, że ta peregrynacja świętych znaków, która przeorała całą diecezję i większość parafii, jest wezwaniem nas do tego wielkiego święta, jakie nas czeka w przyszłym roku, wielkiego spotkania Kościoła, młodego Kościoła z papieżem w Krakowie w ramach kolejnych już ponad 30 Światowych Dni Młodzieży. Potrzeba nieustannego, wielkiego świadectwa młodych dla młodych, Kościoła dla wszystkich, żeby to zaproszenie dotarło do każdego człowieka i żeby to zaproszenie zostało przyjęte, żeby się serce człowieka otwarło na to pukanie Boga nieustanne do każdego z nas. Bóg odpuszcza nasze grzechy w miłosierdziu swym i na ucztę nas zaprasza, by z Nim jedno być. Jezus Chrystus nas... Księże kardynale, co to znaczy, że parafie zostały przeorane, tak jak dzisiaj ksiądz kardynał wspominał w kazaniu? Dlatego, że organizatorzy peregrynacji w archidiecezji przyjęli zasadę, że będzie szedł obraz i będzie szedł krzyż do maksymalnie dużej liczby miejsc, żeby jak największa liczba młodzieży i nie tylko młodzieży zresztą mogła przeżyć to spotkanie przygotowujące duchowo do Światowych Dni Młodzieży. I w związku z tym w tych 130 miejscach w ciągu 18 dni rzeczywiście każdy, który tylko chciał, mógł być obecny, mógł się modlić, mógł przeżywać refleksję nad znaczeniem krzyża w życiu chrześcijańskim. I w tym znaczeniu uważam, że to jest taki głęboki impuls, w tym znaczeniu przeoranie diecezji, ale także takie przypomnienie nam wszystkim, że no już jest pora najwyższa, żeby zabrać się z całą mocą i maksymalnie do własnego przygotowania się do Krakowa, do spotkania, ale równocześnie do tego, żeby się zorganizować w parafiach i być zdolnym przyjąć młodzież z całego świata. Bracia i siostry z archidiecezji warmińskiej, przyjmijcie krzyż i ikonę Matki Bożej w salu spokoju.
razem z tymi znakami, które przez te 31 lat wędrują po świecie i są niesione przez miliony rąk, razem z tymi znakami ponieście naszą modlitwę, nasze cierpienia, nasze dobre postanowienia, nasze radości i wdzięczność Bogu, że wielkich dzieł dokonał.